Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się ciekawym modem. No, który już planowałem od jakiegoś czasu nagrać. Co to chyba tu jest? Już jakiś czas temu planowałem nagrać o tym odcinek. A więc w końcu to zrobimy. Jesteśmy na mapie Ravenport. Standardowa mapa, ale to tam nie o to chodzi. Tylko chodzi o moda, który jest w kategorii kombajny. Jest to Bizon ZD56 od prezesa Ziaro, ale polska paczka inaczej. On ma bardzo może. Może trochę ścinać, bo za każdym razem, nie wiem czy to tylko u mnie, czy mam taki słaby komputer, czy co, ale bardzo ścina, kiedy przełączam konfigurację. Może to tylko, że to jest takie duże, nie wiem sam, dlatego jak będę przełączał, nie będę się odzywał, ok? Pierwsza, no to mamy tutaj kolorki, już tam nie będę zamulał nagrania, więc to jakie są kolorki tutaj. Od szarego do czerwonego, byle jakie tam mam, nawet fioletowe. Dobrze, teraz tak, jest pierwsza konfiguracja, koła, FMZ1, FMZ2, czyli te wąskie koła i z tyłu są te stare tylne opony, jeszcze takie, stary bieżnik. Tutaj są jeszcze takie jakieś inne trailborgi, troszkę inaczej wyglądają. Michelin. Takie też niby wąskie, niby szerokie. No i są z powrotem standardowe. 100 mile to są? Nie, też trailborgi. Kurczę, 100 mile nie założyli. A tamte? Chwileczkę. A, te w ogóle nie są. By mogło być 100 mil. Weźmy już takie sobie. Już nie będę przełączał, bo naprawdę zamula. No więc są. I tutaj są, jak już mamy te FMZ2, to są wąskie. I szerokie. Też mają stary bieżnik, ale są szerokie. I takie bardziej jakby napompowane. Byśmy powiedzieli, weźmy już je. Numery na zbiorniku, no to wiadomo tutaj. Już pokażę jeden, bo nie będę wszystkich pokazywał. Tutaj jest jedynka i dalej tam. Do któregoś tam jest, do dziewiątki chyba. I to są numery tylko na zbiorniku. Oryginalny zbiornik tutaj. Albo ten eksportowy, dorabiany. Może niekoniecznie eksportowy, chociaż no chyba się raczej z tym kojarzy, bo no, powiedzmy eksportowy. Dobra, tak, jedziemy już z grubej rury, powoli numery w kabinie. Czyli to jest dokładnie to samo, co było na bokach tutaj, tylko że jest w kabinie, więc tam też dalej nie będę pokazywał. Kabiny. A więc mamy orurowanie. Daszek. I to. Jest taki bardziej standardowy. Stara kabina. I jak już jesteśmy przy kabinach, no to tutaj mamy, możemy wybrać ich kolor. Weźmy sobie. No. Może być nowa kabina. Tutaj nie pasuje ten kolor. Czerwonych raczej nie ma, ale dobrze, tam już nie zmieniam. No i komfortowa. Za to płatą 3200 mamy taką oto kabinę. W stylu naglak. Teraz to jakoś nawet wygląda. Dobra. Jeszcze raz muszę cofnąć do tego punktu,
Tutaj jeszcze daszek możemy zmienić. Jest do tego osobna konfiguracja. Na przykład weźmy sobie daszek. No nie wiem, no różowy. No i mamy różowy daszek. Pięknie, piękny bizon. Dobra. Dalej, bez wiatraka w kabinie, no to już tam nie będę pokazywał, trzeba mieć kabinę i ten wiatraczek jest, go możemy włączać, wyłączać, wycieraczka na to też włączać, wyłączać, to tylko w kabinie się pokazuje, więc tam już tego nie jadę, bo to by trwało. Skąd tego na silniku bez, no to wiadomo, że tutaj znika, a jak mamy założoną, no to przy odpalaniu ona też znika zawsze, albo możemy wejść na zbiornik i ściągnąć ją i zakładamy, kiedy chcemy, nie? Mam nadzieję, że zrozumieliście. Naklik zbiornik. No to są tutaj. Nie wiem, czy tu widać tą myszkę. Jeżeli nie, no to w tym miejscu się pojawiają. Tutaj są te nowe. Tam ich jest pełno. Weźmy już te. Tam wszystkie nie będę zdradzał, bo możecie sobie sami pobrać i zobaczyć. No i z tyłu na wylocie tutaj też są naklejki. Na przykład właśnie te nowe. Bez chłodnicy Z057, no to to jest tutaj chłodnica. O, jest. Dalej. Wybór kierownicy, to później do tego przejdziemy. Siedzenie pierwsze albo drugie, bo jest jeszcze szara wersja. To też już nie będę pokazywał. Klapa silnik, no bo tam teraz nie ma. Jak widać pod prądeką, możemy ją założyć. O. Podłoga. Tutaj mamy nic. Mamy gumę paski. Oraz gumę taką inną. Tak. Bez naklejek w kabinie to są naklejki. Tak. Właśnie te wszystkie tutaj ostrzegawcze. To i to, bo tutaj te albo żółtą samą, albo te takie te biało-czerwone, albo wszystkie. Ja mam wszystkie. Już tam zakładam. Ozdobna słoma, no to tutaj się możemy wybrać tutaj na gardzieli słomę ozdobną, tutaj z tyłu na sitach i na zaczepie. Albo tu i tu. To też już nie pokazuję. Ozdoby w kabinie. Cóż to takiego jest? No i mamy kanister oraz skrzyneczkę. Gaśnica, no to mamy tak, tutaj w kabinie się pojawia oraz tutaj z tyłu jest zawieszona, albo tu i tu, weźmy to i tu. Mamy. Proszę bardzo. Dalej, kogut, no to bierzemy. Bez koguta, kogut oryginalny, tam są jeszcze dwa inne typy, ale weźmy już tego. I kogut po lewej, albo tam na środku, za daszkiem. Już weźmy tak. Ozdoby na róże, oj, do tego przejdziemy później. Albo po prostu opowiem, bo tego jest bardzo dużo. A więc jest syp, bo tutaj sypu nie ma, jest gołe, rura. Jest trójkąt, sam trójkąt, trójkąt oraz syp. Jest... plandeka sama, plandeka i syp, czyli taka plandeka jak jest tu, tylko że zwisa z rury. I halogen i syp, halogen i plandeka, halogen i trójkąt. Tego jest tyle konfiguracji, że pół odcinka by to może nawet zajęło. No dobrze, nie przesadzajmy. Rozkładane rury, oryginalne, no i automatyczne. Tutaj się prawie nic nie zmienia. Tylko rozkładamy albo z kombajnu, albo musimy wyjść. Weźmy oryginalne. No i trzeba mieć do tego Simple Easy. On ma bardzo dużo funkcji. Wszystko ma. Wszędzie, gdzie podejdziemy, jest pełno krzyżyków. Wiecie, o co chodzi chyba. Ozdoby na róże, tak. Filter 0. No to tutaj mam 0 stopni, czyli jest oryginalne ustawienie. I możemy go tak przechylać, aż dojdzie na sam dół tu, ten filtr. Odblaski, no to są tutaj. Pyk. Osłona, chłodnica mała, no to tutaj jest ta osłona.
No i możemy wybrać jej kolor. O, to się też od razu wybrało tej, której tutaj jeszcze nie ma założonej. Dodatkowe paski na filtrze to teraz nie zobaczymy, a mogą tam sobie widzieć krótki i długi, albo to i to. Osłona mała jest, osłona duża, jej nie będę zakładał, bo jeszcze coś tam muszę pokazać przy tej chłodnicy, by nie było widać. Ozdoby z tyłu, do tego też przejdziemy później. Naklejki z tyłu też, bez plandeki. Aha, tutaj mamy sieczkarnię. Bez plandeki, plandeka i plandeki możemy zmienić kolor, już to mnie zmieniam. A także tutaj jeszcze jest sieczkarnia. Stary typ i nowy. O. Tak, weźmy to wszystko. Okej. Tak. Weźmy już ozdoby z tyłu. Trójkąt. Halogen. Albo to i to. Już tam nie będę ustawiał. Naprawdę bardzo muli. Bardzo, bardzo. Bez naklejek z tyłu. Naklejki z tyłu teraz. Ostrzegawcze. Takie jak od rekorda trochę. 20 na godzinę. Z 0,56. To plus to. I tam jeszcze takie inne kombinacje, nie? Dobrze. Ozdoby na sieczkarni, no to tam jest albo trójkąt na sieczkarni, albo plandeka. Naklejka z napisem uwaga. To tam już nie pokazuję. Z naklejkami prezes Ziaron albo bez, tutaj na kierownicy. Tutaj jeszcze osłony sieczkarni wyżej, ale tutaj nie mamy. Naklejki między światłami, a to też dalej przejdziemy, bo tutaj jest ten trójkącik. Znak jakości czarny, znak jakości biały z tych starszych bizonów. Są takie, jak miały Czechosłowaki tutaj, za lampami, takie te odblaskowe malowanie. I tam jakieś tam napisy bizon i takie tam różne, pełno. Schodki. To już weźmy takie, ale ich tam jest pełno. Naklejki na bizonie. Są, czyli tutaj się pojawiła ta uwaga, układ, kurczę, nie pamiętam, uwaga, układ, zapomniałem, uwaga, układ zalany wodą i tutaj ta żółta też uwaga i tutaj te 170 kilopaskali i tak dalej, jeżeli dobrze pamiętam, bo tam nie widać prawie. Osłony dół, czyli dół, lewa albo prawa, albo ta i ta, weźmy ta i ta. Są tutaj też. No i klapy boczne, lewa, prawa albo te i te, oczywiście bierzemy te i te, żeby to było jakoś ładnie. Klapa bok, chłodnica tutaj właśnie ta, model tutaj bizon Z056, ich tam jest pełno, ale to w zasadzie nic nie zmienia, więc to już bez tego. Naklejki PGR z tyłu, no to tutaj z tyłu, tak, i to by było w zasadzie tyle. Jeszcze dźwięki pokażę i konfiguracja headera. Na szczęście header już nie muli, chociaż wolałbym, żeby było na odwrót. Trochę się przy headerze pomyśleć, jaką będzie szybko kupić, no ale no, header ma jednak tego wszystkiego mniej. Okidoki, robimy żniwierki, ścinarki i mamy header. I tak, no mamy motowidła na garniacze, tutaj na garniacze na przykład żółte, mogą być czerwone, mogą być niebieskie, jak sobie zamarzymy. Tak, lewa górna osłona jest, nie ma. Lewa osłona dół jest, nie ma. Rozdzielacz prawy jest, nie ma. Tylko one są trochę dziwne tam, ale dobra. I lewy i stół do rzepaku i naklejki, jak już go mamy, i
Tu też możemy wybrać kolor stołu, na przykład taki. Czemu nie? Ale dobra, wróćmy do standardowego. I tak się prezentuje ten header. Tak na szybko. No tutaj lewy dziób może być żółty, prawy może być biały. Cały header, czyli ta rama może być taka, no. Jest dowolność. Ej, nie kupiłem go. Dobra. Już weźmy taki standardowy szybko, żeby dźwięki pokazać. I jeszcze naczepy do żniwiarek, ścinarek. No to mamy tutaj tak. Przednie odblaski. Tu się pokazał lewy, jest i prawy. No, oraz oba. Tylne, lewy, prawy. Wszystkie. I stopka. Bez pieniek. Albo jest stopka, tylko ona się tutaj nie pokazuje, ale nam podtrzymuje ten header. Cały wózek może być szary, kolor obręczy czerwony i proszę bardzo. Już go tam nie kupuję. Szybko teraz przechodzimy. I czas na... Dobra, bo zrobiłem cięcie, nie wiedziałem co mówiłem, ale... No, czas na pokazanie dźwięków, ale jeszcze tutaj pokażę, co jest wewnątrz. Nie mam oczywiście Simple IC, ale mamy tak otwierane, zamykane schodki. Jak mamy kabinę, tutaj możemy otworzyć, zamknąć okna, drzwi. Oczywiście w kabinie komfort, także tylną szybę. Tak, dalej. Rurę rozkładamy, jeżeli mamy ustawione oryginalne rozkładanie. Możemy zbiornik otworzyć na maksa. Troszkę uchylić zbiornik oraz zamknąć go oczywiście. Tak, klapy oczywiście, to chyba każdy się domyśla. Światło możemy złożyć albo przełożyć tutaj, żeby były te starsze. Chociaż są te nowsze, ale są z tyłu, więc jakoś to lepiej wygląda. Tak, i to się można składać. No nie pamiętam wszystkiego. Jak zawsze nie odhaczam tego do testów. Tutaj mamy chłodnicę otwieraną, ta klapa. Tak, plandekę możemy ściągnąć, albo jak odpalamy, no to zauważy, jeśli że jej nie ma, bo się ściąga. Tak, tam możemy tą klapę silnika, jeżeli mamy ustawioną, możemy ją otworzyć. I tam pewnie jeszcze dużo innych, ale dobra. Możemy wstać, tylko że nie za mocno. Ten żywy deszek. O, gdzieś tak. I możemy do przodu, do tyłu, do przodu. Hop. No, ze środka to lepiej wygląda. Ale jak ktoś gra tak realistycznie, no to... No to, no, no proszę, no. Fajnie. Dobrze. W sensie tak ze środka. Może to nie jest realistyczne. No, zależy. Możemy dogazować, jak mamy Simplicia. AC. Kto wie, jak to się wymawia, bo ja nie wiem. No to kierownicę jeszcze możemy różne wybrać, tego nie pokazałem. Możemy prawo, z prawej tylko jakby wchodzimy do kombajnu i na lewą też możemy. Możemy na przykład tak i mamy taką jakby kamerkę tutaj na naszego kombajnisty, tylko że go tutaj nie ma oczywiście, bo ta kamera jest jakby, nie wiem, powie się chyba o co chodzi. No i co tutaj jeszcze? Cały kombajn się częściej jak jest odpalony. Zobaczcie, może widać. Teraz jest słyszę przecież. No i w końcu przejdźmy do dźwięków. Na tyle. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do następnych filmów oraz do obejrzenia poprzednich. No i dziękujemy za subskrypcję, bo w tej chwili jest chyba 21, o ile się nie mylę. A... Tak, chyba tu mam telefon. Ten 21.
A więc no. Nie jest dużo, ale. Ale jednak, brawo, brawo. No kurczę, no, nie być tak sztuczny. No po prostu. Jesteśmy zadowoleni. No i pozdrawiamy tam wszystkich. Trzymajcie się w tych czasach, bo to też tam nie wiadomo. No i to by było na tyle. Bye.